Witamy Cię, nasz kochany Boże, w kolejnym dniu. Dzisiaj zaczynamy Ewangelię Jana i dlatego prosimy Cię ponad wszystko, Panie, wypełnij nas swoim duchem. Daj nam poznanie, żebyśmy rozumieli Twoje słowo, Panie, żebyśmy mogli się nim karmić. Żebyśmy dzięki temu, co to słowo nam oferuje, Panie, czyli to pocieszenie, ten chleb duchowy, Panie, to prowadzenie, tą przemianę, żebyśmy dzięki temu mogli być coraz lepsi dla Ciebie, żebyśmy mogli coraz skuteczniej zwalczać te wszystkie nasze pragnienia, które nie pochodzą od Ciebie, Panie. I o to też Cię proszę, żebyś nam błogosławił, żebyśmy mieli siłę ku temu. Bo ja wiem, Panie, że to tylko z Twojej łaski wszystko się może stać. To tylko Ty możesz przemienić nasze serce, tylko Ty możesz nas tak poprowadzić, żebyśmy dotarli w tej przemianie tak daleko, jak to tylko jest możliwe. I my wszyscy walczymy, każdy ten dzień jest walką, Panie, ale ku Twego boku, Jezu Chryste, to jest przyjemna walka, naprawdę. My to robimy z miłością, my wiemy, że nie chcemy z powrotem, nie chcemy już nigdzie indziej, Panie, tylko chcemy iść za Tobą. Bez względu na to, jak trudno by nie było, to chcemy iść za Tobą, chcemy pełnić Twoją wolę. I dlatego proszę Cię ponad wszystko o to prowadzenie dla nas, żebyśmy wiedzieli, bo często wiele tutaj zresztą z nas osób, o tym wiem, stoi przed ważnymi wyborami w swoim życiu i się bardzo zastanawiamy nad tym, czy zrobić tak, czy zrobić inaczej, Panie. Tak by było wspaniale, gdybyś Ty po prostu nam przekazał to właśnie. Chcę, kochani, żeby było tak i wtedy naprawdę my się, Panie, z przyjemnością temu podporządkujemy, z przyjemnością pójdziemy za Tobą z tymi Twoimi decyzjami, bo ja wiem osobiście, że tylko to, co Ty dla mnie przewidziałeś, jest dla mnie najlepsze i o to też Cię, Boże, proszę, żebyś słyszał te nasze prośby, te nasze pytania, Panie, bo Ty stoisz ponad tym wszystkim i tak jak ja często z Tobą rozmawiam, mówię, Boże, ja zupełnie nie wiem, co mam zrobić w tej sytuacji, a Ty wiesz wszystko, Ty po prostu wiesz wszystko, wiesz, do czego mnie każda z tych decyzji doprowadzi, więc po co mam upadać, po co mam podejmować błędne decyzje, jeżeli mogę Cię po prostu posłuchać, Tato, dlatego proszę, mów do nas i prowadź nas we wszystkim, co robimy. Amen. Amen. Ewangelia Świętego Jana, rozdział pierwszy. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku Boga. Wszystko przez Nie się stało. Bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie. Życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. Przyszedł on na świadectwo, by świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez Niego uwierzyli. Nie był on tą światłością, ale przyszedł, by świadczyć o tej światłości. Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka, przychodzącego na świat. Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, by się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ale z woli mężczyzny, ale z Boga. To Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas. Widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Pełne łaski i prawdy. Pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i wołał. To był Ten, o którym mówiłem. Ten, który po mnie przychodzi, przedził mnie, bo wcześniej był niż ja. A z Jego pełni my wszyscy trzymaliśmy i łaskę za łaskę. Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiadał. Opowiedział. Amen. Amen. Dziękuję Ci bardzo, Mario. To jest taki bardzo wzniosły wstęp do tej Ewangelii. Wiecie, tutaj bardzo dużo się dzieje i bardzo dużo jest ukrytej prawdy o tym, kim jest Jezus Chrystus. I zaczynając właśnie od pierwszego wersetu. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Z tym wersetem wiele różnego rodzaju wyznań, denominacji, chociażby Świadkowie Jehowy mają wielki problem, bo chociażby na przykład Świadkowie Jehowy, oni nie uważają Jezusa Chrystusa za Boga. I tak jak się spojrzy do Greki, tak, to tutaj kiedyś
Była właśnie u mnie taka para Świadków Jehowy, ja z nimi no, wielokrotnie rozmawiałem, wiecie, w pewnym momencie właśnie, w momencie jak zaczęliśmy dyskutować o boskości Jezusa Chrystusa, to no, nasze drogi się rozeszły, bo oni stwierdzili, że nie ma sensu ze mną rozmawiać, jeżeli oni mają taką swoje, takie poznanie, ja mam inne poznanie i zaczęli mi właśnie przedstawiać różne argumenty na to, dlaczego Jezus Chrystus nie jest Bogiem. I tutaj właśnie do tego pierwszego wersetu oni powiedzieli, że Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. No i to jest zapisane w różny sposób, tak? No bo no, my z polską gramatyką nie mamy z tym problemu, bo wiadomo, wszystkie słowa się odmienia. Ale to jest zarówno to Boga, jak i Bogiem. To jest nawet tutaj w tej korkondancji Stronga, to jest to samo słowo, ono ma oznaczenie 23:16. Także to słowo było Bogiem. No dla mnie Jezus Chrystus jest Bogiem. Jezus Chrystus nie jest Bogiem Ojcem, ale jest Bogiem. To jest ta trójjedność Boga. To jest to, czego my prawdopodobnie ludzie nigdy nie zrozumiemy, ale tak jak w pełni wierzę w to, że Bóg jest jeden, tak samo w pełni wierzę w to, że jednak Bóg Ojciec i Syn Boży nie są tym samym bytem, bo oni mają, Syn Boży ma, również o tym niedawno czytaliśmy zresztą w Ewangelii Łukasza, Syn Boży ma swoją własną wolę i w jaki sposób to funkcjonuje, ale to tylko Bóg wie i po to też jest ta wieczność właśnie, żeby poznać Boży charakter, poznać, wiecie, zrozumieć w jaki sposób naprawdę, żebyśmy w ogóle w jakikolwiek sposób mogli chociaż spróbować ogarnąć boskość. To jest niesamowite, wiecie, jak Bóg jest złożony, no to nawet samo to, w jakim my świecie żyjemy, jaki ten świat jest złożony, ale to tylko jest, wiecie, to jest ten świat w tym stanie upadłym, to jest tylko taki poblask tej Bożej chwały, wiecie, i samo to nas przerasta, nawet ta nauka nasza, która uzurpuje sobie prawo do wiedzenia o wszystkim, oni tak naprawdę niczego nie rozumieją. Oni ani nie wiedzą, przynajmniej w tych swoich tłumaczeniach, skąd ten świat się wziął, jak to wszystko powstało. Oni nie wiedzą, jak powstaje życie, oni nic nie wiedzą tak naprawdę do końca. Oni nie wiedzą, jak nasze organizmy funkcjonują. Im się tylko wydaje, że to tak jest, ale to jest wszystko tak złożone, te procesy są tak, wiecie, kompleksowe. To tylko Bóg mógł to tak stworzyć, żeby to wszystko funkcjonowało. Zobaczcie, jaka jest nawet różnorodność zwierząt i roślin na ziemi. I to wszystko ma swój sens, bo większość zwierząt, roślin żyje w pewnej symbiozie, tak? I jeżeli zagrożony jest jeden gatunek, to nagle zagrożone są inne gatunki, bo tych dziur się nie da w żaden sposób, wiecie, tak uzupełnić po prostu, bo Bóg stworzył cały ten nasz świat jako taką, wiecie, jeden żyjący organizm, tak? I my jesteśmy częścią tego świata. Bóg nas umieścił w tym świecie po to, żebyśmy sobie czynili ten świat podwładnym, żebyśmy, wiecie, tylko że to tutaj to podwładność to jest bardziej, powinniśmy mieć to rozumieć jako opiekę nad tym światem, a nie żeby ten świat wykorzystywać i eksploatować tak, jak to robią ludzie, tak? Bo widzimy, do czego to wszystko zmierza i tak. Jestem zupełnym przeciwnikiem tych całych ruchów proekologicznych i tego wszystkiego, co z nimi się wiąże, bo one są wykorzystywane do tego, żeby ten świat i gospodarkę wpędzić w jeszcze większą depresję, to jak najbardziej jestem za tym, żeby dbać o przyrodę. Ja we własnym zakresie staram się, wiecie, robić wszystko, żeby myśleć o tym, jaki ja wywieram wpływ na ten świat, tak, i czy to są śmieci, czy to jest zużycie wody, czy to jest cokolwiek innego. I dzieci też się uczę, staram się uczyć właśnie w takim szacunku do tego wszystkiego, bo to Bóg wszystko dla nas stworzył, wiecie, i Bóg to stworzył po prostu po to, żebyśmy mieli do tego szacunek. I idąc dalej, ono było na początku u Boga, czyli to słowo. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. Wiecie, jak tutaj czytam właśnie ten piąty werset, to od razu pomyślałem sobie o samym początku Biblii, czyli Księdze Rodzaju i tych pierwszych wersetach, które
Tam są napisane: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była bezkształtna i pusta, i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami. I Bóg powiedział: niech stanie się światłość, i stała się światłość. Bóg widział, że światłość była dobra, i oddzielił Bóg światłość od ciemności, i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy. Także ten świat, w którym my żyjemy, ten obecny stan, w którym my żyjemy, wiecie, to jest, kochani, właśnie taka walka między światłością a ciemnością. I Bóg wiedział, że światłość jest dobra, i ten nasz dzień i noc to są też takie swego rodzaju odniesienia do tego, w jakim my się stanie znajdujemy. Raz jest jasno, raz jest ciemno. I to, wiecie, też tak właśnie trochę pomyślałem odnośnie tej rozmowy, którą mieliśmy przed zaczęciem dzisiejszego spotkania. Nasze życie też jest, wiecie, jednego dnia jest światłość, jednego dnia nam się wszystko udaje, jednego dnia trwamy w tych wszystkich naszych postanowieniach, w tym, wiecie, podążaniu za Jezusem Chrystusem, a kolejnego dnia znowuż przychodzi ciemność, znowuż w czymś tam upadamy, znowuż przychodzą jakieś pokusy, jakieś problemy. I ważne jest to, żeby właśnie kolejnego dnia znowuż zacząć od nowa, żeby znowuż, wiecie, z pełnym zaangażowaniem rozpocząć kolejną próbę i żeby znowuż kolejny dzień był światłością. I ten świat jest w ciemności, ciemność, ten świat ogarnia coraz bardziej, i w tych czasach końca, wiecie, kiedy Bóg do tego dopuści, to wszystko się zapadnie. Ale Jezus Chrystus w końcu powróci, przejmie władzę nad tym światem i przejmie kontrolę nad tą ciemnością. Ta ciemność zostanie wyeliminowana, i tak jest napisane w objawieniu, że po tysiącletnim królestwie, kiedy będzie nowa ziemia i nowe niebo, Bóg zamieszka z ludźmi na ziemi i Bóg będzie światłością tego świata. Już nie będzie dnia ani nocy, tylko zawsze będzie światłość. To jest, wiecie, właśnie no niesamowite, jak do czego my dążymy, wiecie, i z czym my się tutaj musimy zmagać, bo tutaj tak jak jest właśnie napisane, ciemność jej nie ogarnęła, to ta światłość, jeżeli w nas jest prawda, jeżeli w nas jest dążenie do prawdy, jeżeli w nas jest Jezus Chrystus, to żadna ciemność nas nie ogarnie. Ta ciemność może, wiecie, próbować w jakiś sposób wywierać na nas wpływ, ale nasza relacja z Bogiem, wiecie, to jest niesamowite, głębia tego, samo to, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego, że Jezus Chrystus w nas mieszka, że tak jest napisane, że będzie się z Ojcem w nas przechadzał, jeśli Go zaprosimy, i z nami wieczerzał. Zobaczcie, no, jak niesamowite są te obietnice, w ogóle ta nasza rzeczywistość, jak niesamowita powinna być. Dlatego pamiętajcie o tym, o tej światłości, której nic nie może zwyciężyć, bo w każdej chwili właśnie takiego, jak przychodzi, próbuje ta ciemność jakoś, próbuje na nas wywrzeć wpływ, to zawsze pamiętajcie o tej światłości i wracajcie do tego od razu. Także tutaj mam właśnie, jak dążyć do tej światłości, tak? W jaki sposób być w tej światłości. Dla mnie na przykład przykładem na to tutaj jest fragment z Psalmu 119, to jest od 105 wersetu. Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce. Złożyłem przysięgę i wypełnię ją. Będę przestrzegał Twoich sprawiedliwych nakazów. Jestem bardzo strapiony, Panie. Ożyw mnie według słowa Twego. Panie, przyjmij dobrowolnie ofiary moich ust i naucz mnie Twoich nakazów. Moja dusza jest stale w niebezpieczeństwie, ale nie zapominam Twojego prawa. Niegodziwi zastawili na mnie sidła, lecz ja nie odstępuję od Twoich przykazań. Wziąłem Twoje świadectwa jako wieczne dziedzictwo, bo są radością mojego serca. Nakłoniłem moje serce, by zawsze wykonywać Twoje prawa, aż do końca. I myślę, że ten fragment jest odpowiedzią, wiecie, na tą naszą walkę, bo Słowo zostało nam dane, czyli
ten drogowskaz, wiecie, to światło, które nas prowadzi, jak taka latarnia morska, która prowadzi ten statek, który porusza się po tym wzburzonym morzu i jest rzucany raz w lewo, raz w prawo, ale tak długo, wiecie, jak widać to światło, to ten statek wie, w jaki sposób i w którym kierunku ma zmierzać, żeby bezpiecznie przebyć tą drogę. No i nasze życie jest takie, jak takiego statku na wzburzonym morzu, wiecie. Jedni mają spokojniejsze morze, inni mają bardziej zburzone morze, ale no wszyscy cały czas się zmagamy. No i to jest jedyne, wiecie, słuszne, co możemy robić, patrzeć cały czas na to światło. I tym światłem jest Jezus Chrystus, tym światłem jest Słowo Boże, bo Słowo Boże to jest charakter Jezusa Chrystusa, Boga, który został, wiecie, opisany na tych kartach i przekazany nam. I to jest podstawa naszej komunikacji z Bogiem, podstawa karmienia nas duchowego, podstawa przemieniania nas duchowego, więc no bez Słowa Bożego my niczego nie zdziałamy, bo ludzie, którzy nie czytają Słowa, no to odrzucają to światło, no po prostu no nie karmią się tym światłem. Więc to jest niezwykle istotne, wiecie, żeby mieć świadomość tego i tak chociażby też jak psalm pierwszy mówi, jego już wiele razy przywoływaliśmy, tak, że ten człowiek, który rozmyśla nad Bożym prawem i nad Słowem Bożym, jest szczęśliwy, bo samo to daje szczęście, wiecie, no bo my zostaliśmy stworzeni do relacji z Bogiem, to jest spełnieniem naszego życia jest posiadanie relacji z Bogiem, bycie wypełnionym Bożą miłością, więc no cóż może dać większą radość niż no dbanie o tą relację, tak? Więc to wszystko inne to są, wiecie, no to jest jakby konieczność sytuacji, tak, w której się znajdujemy. No musimy walczyć w tym życiu, no nie ma wyjścia, tak? Nikt tego życia za nas nie przeżyje. Wszystko, co się dzieje, ma swój sens. Bóg, jak wierzę, ma swoją pieczę nad tym. W sytuacjach różnych się znajdujemy albo z własnej winy, albo żeby się czegoś nauczyć, albo żeby się dalej rozwinąć, albo żeby się komuś przydać, żeby kogoś spotkać na swojej drodze. Ale w tym nie ma przypadków, ale tak długo jak jesteśmy, idziemy za tą światłością i bezwzględnie no, uznajemy Boga za jedyny autorytet, no to wiecie, no, gdzie by nas te fale nie rzuciły, to dla nas no my nie przepadniemy, tak? Nie przyjdzie żadna zagłada na nas, bo naszym celem jest dopłynięcie do światła, dopłynięcie do życia wiecznego i ten cel musimy sobie realizować w tym naszym życiu. Od 9 wersetu mamy na... No mów, Mariusz, zauważyłem, jak się wymógł Maćkę dodać. Tutaj każdy z nas dostaje tyle, ile jest w stanie unieść. Właśnie tutaj też dostajemy taki bagaż doświadczeń, że jeśli przykładowo ktoś więcej lub mniej cierpi, to widać, że to, co dostaje ta osoba, która więcej ją los doświadcza, właśnie Bóg dotyka ją przez te wydarzenia, to właśnie ma jakiś cel, żeby dojść do tego celu i być właśnie osobą właśnie w tej pozycji, gdzie Bóg zaplanował. Nie wiem, masz przykładowo uczyć się miłości i masz wzrosnąć po prostu w tym darze, którym jest miłość, to będziesz dostawał takie wydarzenia w życiu, które będą po prostu przeciwieństwem tej miłości, żeby w końcu to po prostu zostało zapisane w twoim sercu. Tak teraz jeszcze na początku, jak wspominałeś, od razu pierwsze, co mi się rzuciło, oprócz tej Księgi Rodzaju, co wspomniałeś, no to też właśnie fragment chyba z Jana 16. Ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I to też jest właśnie, tutaj jest właśnie pokazane, że nieważne, co się będzie działo, to właśnie mamy żyć tą nadzieją i wiarą. To jest właśnie jedna z dwie z trzech najważniejszych cnót, jak wiara, nadzieja i miłość. Gdzie właśnie miłość jest najważniejsza, ale to jeśli też chodzi o to prawo, no to właśnie mimo wszystko, jeśli ktoś cały czas będzie uciekał przed tym prawem, to prędzej czy później dojdzie do takiej sytuacji, gdzie będzie mimo wszystko wiedział, że musi to robić, tylko tego nie czuje i cały czas odrzuca to prawo, bo to jeszcze może za wcześnie, jeszcze tego nie rozumiem, upadnie kilka razy, ale mimo wszystko tak i tak to zależy też, jak wspominałeś, od naszych decyzji i czy będziemy chcieli popełniać błędy, czy będziemy po prostu posłuszni, a to uczy nas i pokory, cierpliwości, właśnie skruchy i innych cnót, które właśnie nam te pokoju ducha, wszystko nas po prostu uczy, żeby dojść do tego, żebyśmy samemu zadecydowali i zauważyli, a bo właśnie tutaj dzieje się to czy to i jesteśmy świadomi tego, że mamy tak podążać,
Jeszcze tutaj Bóg może nas jedynie zachęcić. Czy to przez sen, czy to przez jakieś wydarzenie, czy przez właśnie to, że spotkamy kogoś, kto nas pokieruje. I będziemy tak długo upadać, tak długo będą nas spotykać te wydarzenia, aż samemu podejmiemy decyzję. Oddaję głos. Dokładnie, dlatego to jest szkoła po prostu, no wiecie. I prawda jest taka, żeby do tej wieczności wejść takim człowiekiem, który już coś zrozumiał, wiecie, który w jakiś sposób się upodobnił do Jezusa Chrystusa, wiecie, no, no zobaczcie, do kogo my się próbujemy upodobnić, no my się próbujemy upodobnić do Boga, który jest absolutem ponad wszystkim. Także, no, wiecie, to jest niesamowita droga i to wiadomo, ja że mam... to nie... Proszę. A ja mam pytanie do was. Czy myślicie, że na przykład walka właśnie z takim paleniem papierosów, która co jakiś czas, ten nałóg co jakiś czas wraca, albo jak w przypadku innych osób, tam nałóg alkoholowy, czy jakieś inne tego typu historie, czy jest to jakiś rodzaj, waszym zdaniem, pokuty? Czy można to tak uznać? Bo to mnie czasami zastanawia, czy to, że to nie zostało nam do końca jakby zabrane i musimy nadal z tym walczyć, jest jakimś rodzajem pokuty, czy pokuta powinna wynikać tylko z naszej chęci? Wydaje się, że to cię może uczyć właśnie cierpliwości i zaufania w Bogu. Sam miałem nałóg, gdzie właśnie też papierosy paliłem 4-5 paczek dziennie, czerwone Marlboro, albo tam Davidowy Goldy, nieważne. I tu właśnie chodziło o to, że sam wiedziałem, że już tak się poddałem, upadłem na samo dno i wiedziałem, że sam sobie z tym nałogiem nie poradzę. I tutaj to oddałem Bogu i z czasem po prostu mimo wszystko paliłem, aż nagle mi te papierosy przestały smakować. I to tak z dnia na dzień. Znaczy nie mówię, że od razu z dnia na dzień, tylko to był dłuższy proces, nie wiem, półtora roku, rok. Ale mimo wszystko, jak już właśnie Bóg zauważył, że naprawdę tego chce, i było widać tą pokorę, i że robię coś, czego nie chcę, to z czasem w odpowiedniej chwili Bóg ci zabierze ten nałóg. Jeśli oczywiście lekcja, którą po prostu masz przejść, dobiegnie do końca. I nie tylko, to też nie wiąże się tylko z tobą, że to ma wpłynąć tylko na ciebie, ale też często te lekcje są po to, żeby wpłynąć na osoby nas otaczające. Czyli nie wiem, na rodzinę, czy na jakieś osoby, z którymi się spotkasz w przyszłości lub się spotkałaś, bo to nie oznacza, że jeśli teraz przykładowo ktoś ma jakąś chorobę czy jakiś problem, to od razu będzie uzdrowiony, bo on czy inna osoba tak chce, tylko po prostu Bóg może to właśnie tak rozłożył, że jeszcze spotkamy kilka osób i to się nam przyda i nauczy nas jakichś cnót i pomoże nam po prostu, oprócz tego, że po prostu z ludźmi zbudować tą relację, żeby bardziej zrozumieć mocniej człowieka, jego emocje, się z nim związać, właśnie tą relację, którą się nazywa miłosierdziem, tylko też właśnie to jest po to, żebyśmy no, z tych lekcji wyciągali lekcje, znaczy no, z tych lekcji mieli te nauki, żeby to nam pomogło w życiu, w przyszłości. Oddaję głos. Tak jest, no po prostu, wiecie, jeżeli Bóg by nam wszystko zabrał i z niczym byśmy się nie musieli zmagać, to nigdy byśmy nie zrozumieli tego, jak jesteśmy słabi. A jeżeli te, wiecie, jest taka huśtawka, raz jest tak, to w pewnym momencie, wiecie, my już tak z tej frustracji po prostu w takim, w rozpaczy, wiecie, po prostu, no, jakby prosimy, no, wiecie, bo dla mnie pokora jest kluczem do wszystkiego i zrozumienie tego, że my jesteśmy tylko prochem i pyłem i bez Bożej łaski nie możemy niczego zdziałać. I to nie jest to, że Bóg sobie, wiecie, uzurpuje prawo do tego, żeby w pełni mieć nad nami władzę i żebyśmy się w pełni podporządkowali, tylko chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, w jakim my się stanie znajdujemy, tak? I że bez tej Bożej pomocy, no nic dobrego się w nas nie może urodzić, dlatego ja wiem, wiecie, ja nawet kiedyś u nas był taki w zborze pastor niemiecki, on, no to już taki jest starszy pan, on tam po 70, ale on kiedyś w życiu robił bardzo różne dziwne rzeczy, w każdym bądź razie był narkomanem, alkoholikiem i palił również papierosy. I wiecie, Bóg mu zabrał i alkoholizm, i narkotyki, a zostawił mu palenie, tak? No i potem on gdzieś tam u jakichś sióstr zakonnych zamieszkał, jak już no Bóg go podniósł z tego wszystkiego. I on się zmagał z tymi papierosami jeszcze nie wiadomo jak długo. No i też właśnie mówię, Boże, o co chodzi? No zabrałeś mi narkotyki i alkoholizm, zostawiłeś mi papierosy. No ale
ta droga była widocznie niezbędna do tego, żeby on sam w sobie też do czegoś dojrzał. Także dla mnie to jest po prostu wszystko nauka pokory, bo jeżeli my mamy jakieś takie grzechy, z którymi się, wiecie, zmagamy, to no wcześniej, no wiecie, no my rozumiemy, tak, jak my jesteśmy beznadziejni w tym naszym postępowaniu, że nie chcemy, a robimy, tak, no i więc to nam, to, bo jeżeli człowiek tego nie doświadczy i wszystko mu zostanie nagle zabrane, to wiecie, to on może popaść po prostu w pychę, tak, ach, udało mi się, nie ma dla mnie żadnego problemu, tak, i po prostu nie docenimy tego boskiego działania, także no, myślę, że dlatego to tak jest, że pewne rzeczy zostają, z pewnymi rzeczami musimy się dalej zmagać, ale wierzę w to, że konsekwencji naszych decyzji to wcześniej czy później wszystkie te grzechy Bóg od nas zabierze, wesprze nas na tyle, żeby się tego pozbyć. I tak jak czytamy dalej właśnie tutaj od 9. Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli, lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. No i tak jak jest napisane, że my mamy się ochrzcić, mamy się narodzić na nowo z wody i z Ducha Świętego. I no to jest właśnie to, tutaj wiecie, w tym 13. Bóg nam daje tą siłę, dał moc, to co jest w 12 napisane, aby się stali synami Bożymi. Czyli to wiara w Jezusa Chrystusa, w Jego imię, prowadzi do tego, że Bóg nam daje moc do tego, żebyśmy się stali się właśnie Jego dziećmi, żebyśmy się przemienili, tak, żebyśmy zostali wyrwani z tego świata i wszystkiego, co się z nim wiąże, z tych wszystkich konsekwencji tego naszego starego zachowania i żebyśmy szli za Jezusem Chrystusem. I to jest, no, wiecie, no, to jest kwestia naszych decyzji, tak. Standardy Boże są bardzo wysokie i to uświęcenie to jest niesamowicie głębokie pojęcie, czyli to oddzielanie się. I im my się będziemy bardziej oddzielać, czyli uświęcać, bardziej będziemy chłonąć Boga, a nie świat, tym bardziej będziemy po prostu no, w tych naszych zachowaniach też upodabniać się do Jezusa Chrystusa. Także to jest proces i wiecie, no, to tutaj jest, no, ważne jest po prostu to, że a to słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Także Jezus Chrystus jest najwyższym kapłanem. On stawia się za nami, on był tutaj na tym świecie. On żył w ciele takim samym jak my. Sam Bóg uniżył się do postaci człowieka i przyjął ciało takie jak my mamy. I on nas rozumie, on rozumie, jaką my prowadzimy walkę. Jak nam jest trudno z tym wszystkim, także wiecie, to ja nie chcę, żeby ktoś się usprawiedliwiał, ale to jest takie pocieszenie, tak, żeby, bo to tak jak jest z tą naszą drogą, tak, z jednej strony mamy ludzi, którzy idą w prawo, czyli znaczy tylko chodzi o to, że no tylko za prawem, takie faryzejstwo, z drugiej strony mamy ludzi, którzy idą w tą miłość ponad wszystko, czyli taką totalną tolerancję, a słuszna droga jest pośrodku. No i tak samo jest też, wiecie, tutaj po prostu. To nie można się usprawiedliwiać i pocieszać za każdym razem. Ach, tam dzisiaj zgrzeszyłem, to nic nie szkodzi. Bo tak nie należy postępować, ale też nie należy się potępiać, tak? My musimy po prostu, wiecie, no stało się, ale no jutro spróbuję, konsekwentnie spróbuję, żeby było lepiej. No i to jest ta nasza walka, bo ta droga jest wąska. I podążanie tą wąską drogą jest trudne, z założenia jest trudne, ale no Bóg od nas oczekuje, żebyśmy próbowali, a jednocześnie daje nam wsparcie, żeby to się udawało. Jak tutaj Maciej wspomniał o tym, że właśnie ta droga jest pomiędzy, nie chodzi o to, żeby w 100% przestrzegać prawo, z tym to właśnie się zmagał apostoł Paweł właśnie w tej sytuacji, gdzie po prostu był skłonny zabijać ludzi nieprzestrzegających prawa. Tutaj właśnie też, jeśli chodzi o 100% miłość, to jest ona właśnie neguje prawu, a właśnie jak Maciej wspominał, żeby to było pomiędzy, bo prawdziwa sedno miłości
polega na tym, jeśli naprawdę coś robimy z miłości, no to właśnie też nie mamy tak, że nie powinno być tak, że sobie coś narzucamy na siłę, a bo oni to robią, to ja będę robić to samo, bo oni tak robią. Właśnie to powinniśmy chcieć podążać za Bogiem i dojść do takiego momentu, że to, co będziemy robić po prostu przestrzegać to prawo, czy to właśnie świętować szabat, czy inną czynność, po prostu będziemy robić to z miłości. Nie z przymusu, tylko właśnie z tego powodu, że kochamy Boga i to właśnie robimy prosto z serca i to wtedy to jarzmo będzie lekkie, słodkie i przyjemne, a nie, że przykładowo dorzucamy sobie tutaj, a bo tutaj jest napisane tak, bo tutaj też jest inny fragment, no to ja to muszę robić, bo tak mówi Słowo Boże. Właśnie na tym to polega, żeby czytać Słowo Boże i właśnie ta miłość wynikająca właśnie z relacji z Bogiem, z tego, że wsłuchujemy się, ten cichy Boży głos nas będzie prowadzić. Tutaj nie chodzi o wiedzę, bo ktoś tutaj zna lepiej na pamięć Słowo Boże, czy po prostu użyje większej ilości fragmentów, żeby po prostu udoskonalić swoją wypowiedź, tylko po prostu, żeby kierować się tą miłością, która pochodzi z serca, tą prostotą, że robimy coś nie z przymusu, tylko z miłości. Oddaję głos. Podejmujemy decyzję i dajemy się Bogu prowadzić, ale musimy, wiecie, stawiać te pierwsze kroki. I później dalej od 15 wersetu jest napisane: Jan świadczył o nim i wołał: to był ten, o którym mówiłem, ten, który po mnie przychodzi. Uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja. No także Jan tutaj, on wiedział, że Bóg, Jezus Chrystus jest odwieczny, że Jezus Chrystus już był przed nim, a przyjdzie dopiero po nim, bo jak wiemy, no Jezus Chrystus był młodszy od Jana. A w jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę. Także ta łaska wynika tylko z Boga. Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszła przez Jezusa Chrystusa. Dlatego jest napisane, że Jezus Chrystus przybił akt dłużny do krzyża, czyli ta kara, którą powinniśmy ponieść za wszystkie nasze grzechy, tą karę za nas zapłacił Jezus Chrystus. On nas po prostu wykupił. Ale to nie zmienia Bożych standardów, to nie zmienia tego prawa. Jezus Chrystus nie przyszedł prawa znieść, tylko wypełnić. Także błogosławieństwem jest właśnie to, że ta kara za łamanie tych przepisów Bożych nas nie dotyczy, ale my musimy za wszelką cenę starać się upodabniać do Jezusa Chrystusa, czyli wypełniać Bożą wolę. Tak jak On ją wypełniał, tak my też musimy przynajmniej próbować na tyle, na ile to jest możliwe na danym etapie i Bóg nam będzie w tym błogosławił. Jeżeli my będziemy konsekwentnie w tym trwać, to Bóg nam będzie też konsekwentnie w tym pomagał. I Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim powiedział. Także Jezus Chrystus przyszedł tutaj i objawił Boga na ziemi. Wiecie, ja mam tutaj jeszcze jeden fragment, mi się przypomniał teraz. To jest z Ewangelii Mateusza. Oto Panna pocznie i urodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami. Także Jezus Chrystus, Bóg, przyszedł na świat jako człowiek i żył z ludźmi po to, żeby ich odkupić i po to, żeby być świadectwem dla nich, po to, żeby jeszcze lepiej poznać tą ludzką naturę i żeby jeszcze lepiej móc się za ludźmi wstawiać jako właśnie ten kapłan najwyższy przed Bogiem Ojcem. Tutaj mamy też, kochani, jeszcze fragment o Janie, że ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Albo nie wiecie, co od szóstego. Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości. No także tutaj jeszcze mamy kawałek o Janie, tak, że Jan przyszedł przygotować, prostować te ścieżki na przyjście Pana, żeby tym ludziom uświadomić ich grzeszność, żeby oni w Jezusie Chrystusie mieli odkupienie, bo dopóki człowiek nie uświadomi sobie swojego stanu,
nie uświadomi sobie tego, że jest chory, że jest grzeszny, że potrzebuje ratunku, że potrzebuje wybawienia, bo inaczej skończy w przepaści, to nikt mu nie pomoże. Dopiero wtedy ta świadomość prowadzi go dalej do krzyża, do uwolnienia z tego całego obciążenia i do nowego życia po drugiej stronie krzyża. Także Jan był takim wprowadzającym świat to, co nadchodziło. I to myślę, wiecie, to są najważniejsze te myśli, które tutaj mam o tym pierwszym fragmencie tego pierwszego rozdziału. Czy ktoś może chciałby coś jeszcze dodać od siebie? No jeżeli nie, to chciałbym zakończyć modlitwą. Dziękujemy Ci, Panie, za to słowo. Dziękujemy Ci za to, że Ty wyszedłeś na świat, że Ty jako światłość urodziłeś się jako człowiek, żyłeś wśród nas, że odkupiłeś nas, Panie, że właśnie zniszczyłeś ten akt dłużny, który każdy z nas miał względem Twojego prawa, względem Twoich standardów, względem tych wszystkich przepisów, które dla nas przygotowałeś, Panie, tego sposobu życia, bo dla mnie Twoje prawo to jest po prostu opis właściwego sposobu życia. I tak długo jak my z tym walczymy, tak długo jesteśmy w buncie. Jesteśmy właśnie w odstępstwie i nie możemy w pełni cieszyć się tymi wszystkimi błogosławieństwami, które dla nas przygotowałeś. I ja Tobie, Panie, za to wszystko dziękuję, że Tobie się upodobało, Panie, mieć z nami tą relację i stworzyć nas z wolności. Mimo, że ta wolność jest taka kosztowna i my wszyscy też, każdy w naszym życiu cierpi konsekwencje tych naszych błędnych decyzji. Ale ja Ci za to, Boże, dziękuję, bo Ty udowodniłeś całemu światu, że Ty jesteś ponad wszystkim, że Ty ten plan możesz doprowadzić do końca i Ty uratujesz wszystkich tych, którzy się na Ciebie zdecydują. Zdecydują się właśnie na życie prawdzie i w tej światłości, którą Ty jesteś. Dlatego ja cieszę się, Boże, że nas tam prowadzisz i proszę Cię, z jednej strony nas nie oszczędzaj, ale z drugiej strony podtrzymuj nas zawsze, kiedy upadamy, bo chcemy się z jednej strony jak najwięcej uczyć, ale z drugiej strony te upadki bardzo nas bolą. Dlatego, Panie, niech to będzie wszystko zgodnie z Twoją wolą, niech to będzie wszystko zgodnie z tym planem życia, jaki Ty dla nas zamierzyłeś. Ja Ci oddaję siebie i tutaj nas wszystkich, Panie, bo chcemy bez względu na to, jakie są tego konsekwencje, chcemy iść za Tobą, bo tylko Ty masz słowa życia i prawdy i tylko podążanie za Tobą ma sens. To już odkryliśmy, nikt z nas nie chce nigdy z powrotem. I nawet jeżeli nam się zdarzają te upadki, to wybacz nam, Panie, proszę, i błogosław ten nasz powrót na właściwą drogę, Panie, tak żebyśmy się ostali i żebyśmy się doczekali Twego przyjścia. Amen. Amen. He leadeth me beside
Bogiem bądź wiarą oddaj. I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest the table before me. The presence of my enemies, thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy